Zacznijmy od tego, w jaki sposób wejść do katalogu online Kolbuszowskiej Biblioteki. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Na stronie szukamksiążki.pl w pasku wyszukiwania bibliotek wpisujemy Kolbuszowa i wybieramy Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kolbuszowej. Możemy również skorzystać z wyszukiwarki na stronie biblioteka.kolbuszowa.pl i wpisać dowolny tytuł lub frazę, bądź po prostu kliknąć Szukaj. W obu wypadkach zostaniemy przeniesieni do katalogu Kolbuszowskiej Biblioteki. Teraz rozwijamy wyszukiwanie zaawansowane i odznaczamy kolejno wszystkie kryteria wyszukiwań, zaznaczając wyłącznie artykuły. Znając tytuł oraz autora, możemy szybko wyszukać interesujący nas rekord, czyli artykuł. Możemy także posłużyć się dodatkowo hasłem przedmiotowym. Gatunkiem. W każdym z przypadków system będzie wyświetlał podpowiedzi na podstawie istniejących haseł. Przejdźmy do wyników wyszukiwania. System zwraca nam wyniki, które możemy jeszcze sortować rosnąco według tytułu autora. Po lewej stronie listy wyszukanych artykułów znajduje się system nawigacji, czyli filtry facetowe. Wybranie jednego z nich pozwala zawęzić wynik wyszukiwania do tych rekordów, które daną wartość zawierają. W wybrany przez nas artykuł. Aby uzyskać dostęp do szczegółów rekordu, wystarczy wybrać link Więcej informacji. Do wyboru mamy dwa rodzaje prezentacji rekordu: opisowy oraz w formacie MARC21. Któremu użytkownik ma możliwość podglądnięcia pól niewyświetlanych w zwykłym opisie, jak chociażby pola 600, 610, 648. Minusem wyszukiwania jest brak podanego źródła artykułu, ale w tym pomoże już bibliotekarz.